Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani. Słowo dzisiejsze to Ojcze. Abba, Abba, Ojcze. Tak chcemy wołać dzisiaj wieczorem, już o 18:00 zaczynamy w statnikach. Wielki projekt Abba, pierwsze takie spotkanie po tej przerwie półtora rocznej spowodowanej pandemią. I kochani, pewno dlatego dzisiaj modląc się tym słowem, właśnie Abba, Ojcze, zwróciło moją uwagę i mnie poruszyło. Powiem Wam szczerze, że jedne z naj, najtrudniejszych historii ludzkich, które niejednokrotnie jako księdzu przyszło mi poznawać, czy to w konfesjonale, czy w spotkaniach z ludźmi, to, jest, to były historie, które były podszyte trudną relacją, z ojcem, z tatą, z biologicznym ojcem, gdzie często zarówno mężczyźni, jak i kobiety często miały kłopot z poukładaniem sobie życia ze względu na zaburzoną relację z ojcem biologicznym. I słuchajcie, zawsze wtedy starałem się odmawiać nad nimi modlitwę Ojcze nasz, artykułując bardzo powoli, czule i mocno właśnie to słowo Abba, Ojcze. By, by jakby przytulenie do ojca w niebie mogło uleczyć te wszystkie rany i wypełnić te deficyty miłości, której dana osoba nie otrzymała od ojca tutaj na ziemi. Bez względu na to jakie są nasze historie rodzinne, jaka jest nasza osobista historia życia, to słuchajcie, cudowne jest to, że zawsze możemy wołać Abba, Ojcze. Bo zawsze jest ten, który czeka na nas, zawsze jest Abba, który chce nas przytulić. I to jest dzisiaj dla nas najpiękniejsza i najlepsza nowina. Niech nas więc błogosławi Abba, Abba, w imię, w imię Abba i Syna i Ducha Świętego. Amen. No i mam nadzieję, że przynajmniej z niektórymi realnie spotkamy się wieczorem. W stadnikach, a kto nie może, to pamiętajcie, że transmisja na YouTubie Profetowym i w radiu, na antenie naszego radia już od 18.00. Zapraszam.